Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a towarzyszy mi na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Ciekawe zestawienie rywali, próba sił między nimi może być naprawdę ekscytująca. Mecz zapowiada się ciekawie, zapraszamy Państwa na wspólne piłkarskie emocje. Oto skład gospodarzy. Wyjdą na murawę w systemie 4-4-2. Czy ten system ma jakieś wady? Wielu tu. Messi! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka. Jest gol! Widać, że Leo Messi jest dziś jak zwykle w doskonałej formie. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Przy piłce cały czas Costa. No, może teraz centrować. Dobra interwencja obrony. Jest dobrze Teraz Lampard! Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć, naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. Decyduje się na strzał. Świetnie zablokował to uderzenie. Messi oddał piłkę rywalowi. Ivan Rakitic. Zobaczymy, co teraz zrobi. Frank Lampard! Ależ interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowy. Brawa za tę obronę. Ma możliwość dośrodkować. Ciekawe, jak to rozwiąże. No i piłka za linią końcową. Lionel Messi, Mbappé. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Neymar! No, bramka Neymara! Świetnie się tam teraz znalazł. Chciałbym tę powtórkę zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że piłka wyjdzie w aut. Też miałem takie wrażenie, ale ostatecznie odbiła się od słupka i mamy bramkę. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2-0. Sporo miejsca na skrzydle. Powinien grać w pole karne. Niebezpieczeństwo zażegnane. Ależ okazja, czy ją wykorzysta? Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Wymanewrował obrońców, no i teraz? I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Gnabry. Przy piłce Frank Lampard. Obrońca dobrze to przerywa. Milik. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Dobrze i przejął. Ależ to był jednak nie fart strzelca, Darku. Zadzwonił. Frank Lampard. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Artur. Krzysztof ma tutaj teraz miejsce. Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. Z narożnika posłał piłkę do Douglas Costa. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Longle. Ale znak. No, strzela! Bramkarz wybronił ten strzał. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Messi. Messi! Jest! Messi, Messi, Messi! Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. I jeszcze jedna bramka. Powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Ale świetna szansa teraz! No, coś musi z tego być.
Strzelają bramkę, choć nie daje im to nadziei na korzystny wynik. Ale choć przegrywają wysoko, walczą do końca. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Lionel Messi. Messi! Messi przed szansą! Może teraz jest okazja. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No, to mogło skończyć się bramką. Douglas Costa. No i piłka wędruje do rywali. Krzysztof Piątek. Dobre, ofensywne wyjście. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Obrona przeciwnika była całkowicie zdezorientowana. Świetne rozegranie akcji, dobre wyjście sam na sam z bramkarza. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Rivaldo, Mbappé, Messi. Dobrze, wygrał to starcie. Teraz Frank Lampard. Fantastycznie klepią. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Będzie sam na sam z bramkarzem. Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Bez wątpienia był faul w polu karnym, sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. Nie myli się, gol! Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Trzeba to dobrze rozegrać. Powinien dośrodkowywać. Ruszają do kontrataku. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Centra na niepilnowanego kolegę. No, będzie gol? No, bramka Neymara. Doskonałe zachowanie pod bramką rywali. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Pięć do dwóch. Napastnicy z dużą łatwością dochodzą do sytuacji strzeleckich. Przy piłce cały czas Costa. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. I teraz bardzo ważny przechwyt. Co teraz zrobi? Niesamowite, proszę Państwa! Obronił tak potężne uderzenie! Z narożnika posłał piłkę. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Świetnie rzucił prostopadle. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Messi. Messi przed szansą. Neymar. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu.
meczu. Brawo! I kolejny jego gol. Każdy strzał zamienia dzisiaj na bramkę. Na pewno będzie długo wspominał ten mecz. Jest dziś w wybornej formie. Chociaż nie dobie... I mamy przerwę. Wynik 6-2 po pierwszej... Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Gnabry ma teraz sporo miejsca na skrzydle. I piłka w rękach bramkarza. A teraz przy piłce Lampard. Blisko pole karne. I piłka w siatce. No, teraz widzimy, jak ładnie przymierzył. Bramkarz niewiele tu chyba mógł zdziałać. Czyste, mocne, bardzo precyzyjne uderzenie. Brawo! Aż przyjemnie się patrzy na takie powtórki. 6-3, przewaga duża, ale dziś dzieje się tutaj naprawdę wiele. Nie można powiedzieć, że losy spotkania są przesądzone. Mbappé! Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Rakitić. Artur. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Gnabry. Arkadiusz Milik. Niestety, strata piłki. Szansa na dośrodkowanie. Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Koniec ataku, trzeba zaczynać od nowa. Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Rozpoczynają kontratak. Krzysztof Piątek. Czy zdołają zagrozić bramce? Douglas Costa. Ramos robi wszystko, żeby odebrać piłkę rywalowi. Zobaczmy, co zrobi. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Mbappé. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ale drugi raz ratuje zespół. Piłka wciąż na boisku. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Krótko rozegrany róg. Iniesta. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Gol! Piłka w siatce! Griezmann! Świetnie, naprawdę świetnie to zrobił! Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Dorobek bramkowy obu zespołów może imponować. Pięknie, prostopadle, Messi. Ma dobrą okazję do strzału. Obronił, co za parada. Zachował zimną krew w sytuacji sam na sam. Doskonale się zachował. Z narożnika, krótko po ziemi. Strzela. Świetnie się spisał, bramkarz mu dziękuje. Będzie kolejny rzut rożny. Krótkie rozegranie. Mbappé. Ani na chwilę nie odpuszczali rywalom i odzyskali piłkę. Uciek obrońcom. I
Jest groźnie, może strzelać. Bardzo ważna interwencja obrony. Iniesta. Co teraz wymyśli? Zagrywa do tyłu. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Ładnie przechwycił piłkę. Mbappé. Ależ okazja Messiego. Ale mu tam wyłuskał piłkę. Jest szansa na kontratak. I tak oto tracą piłkę. Świetnie teraz na wolne pole. Ostatecznie nic nie będzie z tego. Ataku. Bardzo kiepski występ schodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozerii. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Milik. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Będzie chyba podawał. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Co teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Przegrywający myślę, że chcieliby zakończyć tę męczarnię, ale muszą się jeszcze pomęczyć kilka minut. Może spróbować szczęścia. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Do końca meczu 9 minut. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Ivan Rakitic. Genialne podanie. Będzie okazja. I piłka w rękach bramkarza. Ma sporo możliwości. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Rakitic. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Świetnie piąstkuje. Krótkie rozegranie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Ładnie Hummels przejmuje piłkę. To będzie rzut wolny. I piłka już w grze. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Koniec spotkania. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj?